Witam, z tej strony Shiro, a historia, którą zaraz wam opowiem, jest w 100% prawdziwa, więc wlejcie swoje tyłki w fotele i słuchajcie. Więc zaczęło się, że maszerowałem przez plażę, jak gdyby nigdy nic, a z nieba spadł Dobra, nieważne. Człowiek z prehistorii. Czy innych tam czasów. No dobra, no to spadł na mnie, ja sobie tak idę. I na mnie spadł. I on do mnie... Uga buga, a ja do niego... O co ci chodzi? A on do mnie... Uga buga duga. No to ja wtedy się zdenerwowałem, bo... Pomyślałem, że no nie dojdziemy do porozumienia, no nie ma co się oszukiwać. Więc wyciągnąłem z mojego plecaka, no bo nie wiem czy wiecie, ale miałem plecak przy sobie. Taki tajemniczą miksturę, bardzo mało o niej osób wie, która rozwiązuje więzy międzyludzkie i łamie wszystkie bariery językowe. Nazywało to się wódka. Nie wiem, czy dzisiejsza młodzież wie o takich rzeczach, ale no taka sprawa, nie? Dobra, no to się napiliśmy, on do mnie uga buga, ja do niego uga buga też. No i nadal nic. Nie wiem, nawet wódka nie pomogła, to ja po prostu zeszłem na zawał. Więc poszedłem z tym dalej. Pomyślałem sobie, a kurczę, chodź gościu, pójdziesz ze mną, poznasz trochę świata, zobaczysz jak to jest w XXI wieku. A on do mnie uga buga, to ja już po prostu słów nie miałem, ręce mi opadły. Idziemy, wsiadamy na mój motor, który nagle spadł z nieba też. No i jedziemy przez ulicę. Zasuwamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiętnasty bieg. Do najbliższego sklepu z butami. No bo patrzę, kurczę, na boso lata jakiś nienormalny, no to pomyślałem, a już niech stracę, kupię mu buty. Będzie chociaż fajnie wyglądał w jakichś, kurczę, Air Maxa czy innych butach. No i tak. Wchodzimy do sklepu. Ekspedientka zdziwiona, że z jakimś, kurwa, manelem wchodzę. I ja do niej, żeby się ogarnęła, no bo wygląda jak wygląda, ale no to nie jego wina, przecież jest z innych czasów. Ona, że jestem nienormalny, że proszę wyprowadzić tego gościa, że on w ogóle coś tam. No to się zdenerwowałem, powiedziałem, a chyba jak się z nią nie dogadam, a ty jeszcze mi uga buga mówisz, no to ja nie wiem co mam mówić. Jeszcze w ogóle przy okazji kapcie zaczął gryźć, to w ogóle... Pomyślałem, że wstyd i go wyprowadziłem. Pomyślałem, że trzeba dotrzeć jakąś deszyfrantkę językową. No więc kurczę dzwonię po różnych filmach, jakieś kurczę ogłoszenia w gazetach daję. Przez 3 miesiące nic. Aż tu nagle telefon. Ja ucieszony. Kurczę, mam nadzieję, że to ona. No i rzeczywiście okazało się, że to ona. Odbieram telefon. A tu nagle kurczę... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu mózg mi się rozwalił. Rozpłysł mi mózg. Była tak tępa ta deszyfrantka. No ale kurczę, już nic. Już nawet nie chce mi się mówić. Po prostu, no zgodziłem się, no bo nikt inny nie był na tyle odważny, żeby zdeszyfrować mi ten język tego jaskiniowca. No więc... Więc tam się umówiliśmy, jakieś tam spotkanie, coś tam, barabara, bla bla bla. No i idziemy na pierwsze spotkanie, to było chyba... 1 sierpnia idziemy z tym jaskiniowcem. No ja się jej pytam, czy da radę mi tego gościa przetłumaczyć, bo ja tutaj z nim siedzę, wódka nie pomaga, nic nie pomaga i nie wiem co ja mam teraz zrobić. No to ona mi mówi tak, że potrzebuje do tego swojego deszyfratora, czy jakoś tak. A ja jej mówię, a skąd ja ci wezmę deszyfrator? A ona mi mówi, nie, to naprawdę nie jest trudne. Ja zaraz taki deszyfrator z domu przyniosę i zaraz rozszyfrujemy ten język. No i powiem wam tak, że jak wróciła, to nie wiem czemu, jej deszyfratorem była piła mechaniczna. A ja patrzę na nią, kurczę, jakaś nienormalna, przecież rozpiłem zaraz tam sobie pozarzyna i w piwnicy jakiejś zakopię, nie? Że coś tam, nie ufam jej. No i ona odpala tą piłę i nie wiem, i celuje w niebo, nie wiem co jej chodziło. I nagle wszystkie jej włosy, bo miała długie blond włosy, tak nie wiem, do pasa mniej więcej, jej do tej piły wpadły i wszystkie włosy, kurczę, poszły się wyrwać, no i nie ma już włosów.
No. Wszystkie się zakręciły wokół kurczę tych mechanizmów w pile, no i straciła całe włosy, rozpłakała się i uciekła do domu. Ale nie wiem, co mam zrobić z tym jaskiniowcem. No dobra, więc to była... Jak ma ktoś jakiś pomysł, co mogę z tym jaskiniowcem zrobić, to może też mi dać w komentarzach, może macie jakiś inny sposób, jakby tutaj go... jakby go tutaj... Co to się mówiło? Jakby go tutaj... O! Do mówienia zachęcić po ludzku, a nie po jakiemuś ługabugiemu. I jeśli chcecie, żebym mówił wam kolejną historię, dajcie znać w komentarzach, o czym ją opowiedzieć. A się z wami żegnam. Mówił do was Shiro, jest 13:25. A to był mój show.